Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Klaudii Bochenek i Mateusza Kapery. Dzień dobry. Przed mikrofonem Mateusz Kapera i Klaudia Bochenek. To jest drugi odcinek podcastu kryminalnego Radia Z, Materiał dowodowy. Przypomnę tylko, że cały czas dostępny jest pierwszy odcinek podcastu, w którym opowiedzieliśmy o jednej z najbardziej tajemniczych historii polskiej kryminalistyki. Mowa tu o zamordowaniu i oskurowaniu krakowskiej studentki Katarzyny Zowady. Reportażu o tej sprawie, jak i całego odcinka podcastu możecie odsłuchać na playerradioz.pl, na kanale YouTube'owym Radia Z, czy w aplikacjach Spotify i Apple Podcast. Dziś kolejna tajemnicza sprawa. Zajmiemy się niewyjaśnioną zbrodnią na 19-letniej Darii Reludze. Klaudia, zanim posłuchamy Twojego reportażu, zdradź nam kilka szczegółów z tej sprawy. Zacznijmy może od tego, kim była 19-latka. Daria Reluga była uczennicą 12 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Niedługo przed śmiercią została najlepszą maturzystką w morskiej stolicy Polski, dlatego bez problemów dostała się na upragnione studia z biotechnologii. Była wysportowaną, życzliwą dziewczyną z ambicjami. Nie została jednak studentką, bo została zaatakowana przez nieznanego sprawcę. Jej ciało znaleziono ponad dobę później, przykryte paprociami. Tak, to stało się 4 sierpnia 1995 roku, a więc 2 miesiące przed rozpoczęciem się roku akademickiego. Na miejscu znaleziono kilka ważnych śladów, w tym włos, krew czy spermę. Po 27 latach od tej zbrodni wciąż nie wiemy, kto doprowadził do śmierci 19-latki. Udało Ci się porozmawiać z osobą, której najbardziej zależy na prawdzie, z ojcem Darii, panem Dariuszem Relugą. Zgadza się. Mimo upływu tak wielu lat, pan Dariusz nie ustaje w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, kto zabił jego córkę. Jest bardzo zmotywowany i wyznaczył nagrodę w wysokości aż 100 tysięcy złotych dla osoby, która przyczyni się do wyjaśnienia śmierci nastolatki. Jak to się stało, że młoda kobieta została zaatakowana i zmarła w biały dzień zaledwie 700 metrów od własnego domu? Na to pytanie poszukamy odpowiedzi w reportażu Klaudii Bochenek na temat zbrodni na 19-letniej Darii Reludze. Po materiale będzie czas na dyskusję w studiu z ekspertem, którego będziemy pytać, kto mógł zaatakować młodą kobietę. Zapraszamy serdecznie. Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Klaudii Bochenek i Mateusza Kapery. Daria Reluga była pilną uczennicą 12 LO na gdańskiej Żabiance. Została najlepszą maturzystką, dostała się też na upragnione studia z biotechnologii. Uwielbiała biegać. Prawie codziennie przemierzała ścieżki pobliskiego, rozległego lasu. 4 sierpnia 1995 roku o godzinie 7 wysportowana 19-latka wybrała się na przebieżkę ze swojego domu przy ulicy Bobrowej w Gdańsku. Już z niej nie wróciła. Była żona pana Dariusza Relugi, Grażyna, jako pierwsza zauważyła, że córki nie ma w domu. Wówczas nie mieszkali już razem, ale pozostawali w dobrych relacjach. Dariusz Reluga tak wspomina feralny dzień. Ja w tym czasie miałem transport i powiedzmy ładowarkę i akurat mi nawaliła ta ładowarka, naprawiałem ją w Osowej przy domu kolegi, bo to ciężko było do garażu to wnieść ten silnik. No i Grażyna do Henia mówi, Daria nie wróciła z lasu, jadę z Jackiem na policję. Ja mówię, dobra, teraz jeżdżam, ale to był umazany, także spotkaliśmy się pod blokiem. Grażyna z pracy wróciła 15 po trzeciej gdzieś. Patrzy, nieposprzątane, Daria miała ogórki zrobić, niezrobione, bałagan. Myślała, że gdzieś poszła. Dopiero jak zobaczyła jej plecak skórzany, przez którego się nie ruszała, to wiedziała, że Daria po prostu z lasu nie wróciła. Rodzice zgłosili się na komisariat. Dyżurny policji, gdy usłyszał, że Daria tydzień wcześniej skończyła 19 lat, był niewzruszony i kazał odczekać 72 godziny. Pani Grażyna rozpaczliwie tłumaczyła, że jej dziecko nie wróciło z lasu. Ojciec zaginionej wziął sprawy w swoje ręce. Poprosił o pomoc emerytowanego pułkownika SB, a potem wraz z mieszkańcami ruszył w las. Jeszcze tego samego dnia wieczorem na miejscu pojawiły się dwa wozy policyjne. Czekano też na przewodnika z psem. Przewodnik zjawił się po 20, bo miał w ogóle wolne. No, przyniosłem mu koszulkę Darii z poprzedniego dnia, no i on na dzień dobry od razu mnie zmartwił.
A wtedy było takie pierwsze upalne lato, jak teraz są normą. No i mówi, no przykro mi to panu powiedzieć, ale w tych warunkach pogodowych, temperaturowych efektywnie pies podejmuje ślad do 8 godzin. No, ale poszliśmy. Ustawił nas ten dowodzący komendant z Oliwy, z Kaprów w Terralierę. Ja tego wieczoru dosłownie przechodziłem, może 10 metrów od miejsca, gdzie Daria była ukryta. Opowiada ojciec 19-letniej Darii, Dariusz Reluga. W międzyczasie wieczorem doszło do scysji pomiędzy Dariuszem Relugą a obecnymi na miejscu policjantami. Jeden z funkcjonariuszy zwrócił uwagę, że na drugi dzień trzeba obstawić mecz. Ojciec 19-latki spytał, czy rozgrywka jest ważniejsza. Policjant odparł, jak dla kogo. Dariusz Reluga wściekł się i doskoczył do, jak się okazało, zastępcy komendanta. Następnego dnia, już przed 5 nad ranem, poszedł w las i nie czekał na pojawienie się policji. Dzwoniłem znajomy, że razem rano, żeby przed 5 pójść szukać Darii. I tak poszliśmy tam szukać Darii, prawda? Ja tam się odłączyłem, chodziłem po lesie, tam krzyczałem Daria, Daria. Tego wylądowałem na skraju lasu w Sopocie, tak z krajem lasu wracałem. No i przy tym wejściu do lasu, gdzie Daria biegała, wstało parę osób tam i się dowiedziałem od nich, że Daria znaleziono. Dopiero w sierpniu 2020 roku okazało się, że ciało Darii tak naprawdę znalazł leśniczy Baranowski, a nie policjanci, jak można było przeczytać w mediach. Zwłoki były przykryte paprociami. Gdy wygrzebano rośliny, wyłoniła się ręka. 19-latkę znaleziono po 30 godzinach od jej wyjścia z domu, czyli o 11.05 sierpnia 1995 roku. Dariusz Reluga uważa, że ten, kto ukrył Darię, doskonale wiedział, żeby zrobić to w miejscu, gdzie nie zachodzą nawet grzybiarze. Przy ciele nastolatki, które mogło zostać przeciągnięte, znaleziono chusteczkę, włos, wisiorek, ślady spermy, a także nóż wbity w drzewo. Potem okaże się, że Daria przed śmiercią zaciekle się broniła. Na ręce miała ślady zębów, ale jej ciało nie było pełne obrażeń. Została zgwałcona i jak wspomina jej ojciec, przyczyną śmierci było serduszko. Bezpośrednią przyczyną śmierci Darii było serduszko. Dariusz Reluga ma teorię, kto mógł zrobić krzywdę jego córce. Moja teoria jest tego typu, że zabił niewątpliwy młody chłopak, z tym, że po pierwsze, Daria nie miała zginąć, o czym świadczy to, jakie miała obrażenia, że praktycznie brak obrażeń. Obrażenia miała na ręce, którą się broniła, że miała tą ślady od zębów i tak dalej, ale sama poza gwałtem nie była, że tak powiem, sponiewierana. To jest nietypowe dla gwałciciela. Ojciec Darii skarżył się na działania policji oraz techników, którzy zbierali ślady z miejsca zbrodni. Zauważył między innymi, że z należycie zabezpieczonego noża można było jeszcze ściągnąć odciski palców. Nóż policjanci papraki tak nieumiejętny wyjęto, że odcisków palców nie można było już. Nożem były ścinane paprocie. Daria uwielbiała paprocie. Sprawca znał upodobania Darii. Położył jako zadośćuczynienie to, co się stało, bo nie planował. Miała dostać nauczkę. Położył paprocie jako zadośćuczynienie, a nożem ścinał te paprocie. Tak mówię, papraki wyjmowali, że śladów nie było. Włos nie Darii. Kościański 10 miesięcy trzymał w szufladzie, nie w lodówce. Jak dał profesorowi Powłoskiemu, najlepszemu specjaliście do DNA, no mówi, panowie, wyrzućcie do śmieci. Do niczego to się nie nadaje. Więc uważam dzisiaj, że to było też świadome działanie przetrzymania tego dowodu, bo i sperma, i krew z chusteczki i z innych śladów na ubraniu są tożsame tej samej osoby. A włos mógł być DNA innej osoby. Mógł. Denerwuje się Dariusz Reluga. Profesor Bronisław Młodziejowski, specjalista z zakresu biologii kryminalistycznej z Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, tłumaczy. Po uprawomocnieniu się wyroku dowody rzeczowe są deponowane w specjalnie przygotowanych magazynach. One nie mają dostępu światła słonecznego, które oddziaływuje destrukcyjnie na materiały biologiczne. Nie można ich zapakować szczelnie w folię, w szkło i tak dalej, ponieważ namnażają się bakterie, które niszczą cechy grupowe i także indywidualne poszczególnych materiałów. No i musi być cyrkulacja powietrza. Realizuje się w ten sposób te dowody biologiczne, bo takie nazywamy,
drukowane są w taki szary, najniższej jakości papier, no, żeby zapewnić wymianę powietrza. Te dowody są zdeponowane. W zależności od zdarzenia czas deponowania wynosi 25-30 lat. Jeśli chodzi o przestępstwo z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli przestępstwo zabójstwa. I trzeba także pamiętać, że w myśl naszego kodeksu po upływie 35 lat od popełnienia zbrodni zabójstwa, jeśli nie jest to ludobójstwo, to zbrodnia ta ulega przedawnieniu. Profesor Młodziejowski odnosi się także do wyników DNA, które można uzyskać z włosa. Włos, podobnie jak paznokcie, są wytworami ludzkiego organizmu. Proszę sobie wyobrazić, że najlepsze, najszybsze i najpewniejsze wyniki badań DNA uzyskujemy z paznokci. Pobiera się z głów nieznanych czy z fragmentów paznokcie i one dają najlepsze rezultaty. A przecież jest to tkanka martwa i można powiedzieć nieużyteczna, tylko rosnący paznokieć odcinamy, a resztę wyrzucamy. A tam materiał biologiczny jest bardzo dobry. Miał też zastrzeżenia co do pracy policji oraz prokuratury. Jego zdaniem to było niby śledztwo. Bez żadnej organizacji, bez żadnej wizji, złapanki, na czuja. Według niego winnych od razu trzeba było szukać wśród osób, które znała. Sam podrzucał śledczym wskazówki i nazwiska. Badaniom DNA poddano później byłego chłopaka Darii oraz jej przyjaciela. Po 12 latach przebadano też innego licealistę. Nie połączono ich ze zbrodnią. Pojawiały się też relacje świadków, którzy w wakacje 1995 roku widzieli podejrzanego mężczyznę kręcącego się w okolicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Napastował jedną z kobiet, a niedługo później napadł drugą, którą zaczął dusić. Był młody, średniego wzrostu. Kobieta uszła z życiem tylko dlatego, że w środku nocy rzuciła się pod nadjeżdżający pojazd. Dariusz Reluga zauważa kolejne rażące postępowanie śledczych. Dopiero przypadkiem dowiedział się, że akta dotyczące sprawy zaginęły. Ostatni wpis do repertorium pochodził z 8 lutego 2000 roku, a od maja 2007 roku zaczęto odtwarzać dokumenty, a za zaginione akta nikt miał nie ponieść odpowiedzialności. Pod koniec marca pojechałem do nich, no i Andrzej Wierzbiński mówi: panie Darku, akta zaginęła. Ja mówię: panie Andrzeju, coś co pan pierdoli, jak to w prokuraturze akta zaginęły? No panie Darku, chcieliśmy akta, no i tam zaczęli kręcić, a później powiedzieli, że akta zaginęły. 4 września 2007 dostaję cały opis do tego i tak bleble, dosłownie, że ostatni wpis do reparatury, żadnych więcej czynności, no nie stwierdzono, co się stało. Prokurator Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, zapytana o zaginione akta, odpowiada: postępowanie w tym zakresie było prowadzone, zostało zakończone decyzją o umorzeniu, bowiem nie ustalono, co się stało z tym, jak tam, jak wiesz, osób ewentualnie, które mogły tutaj być winne zaginięcia akt. Od lipca 2021 roku śledztwo prowadzi bydgoska prokuratura. Dariuszowi Reludze w ujawnieniu prawdy pomaga również przyjaciel, Stanisław. Panowie doszli do wniosku, że już od 9 sierpnia 1995 roku, czyli po 5 dniach od zaginięcia Darii, sprawa jest zamiatana pod dywan. Chodzi o sytuację dotyczącą jednego ze świadków. Wówczas przesłuchano kierowcę autobusu linii 169, pana Andrzeja. Jak wspomina pan Dariusz, mężczyzna zeznał, że 4 sierpnia o 8 rano do pojazdu przy przystanku Renuszewo wsiadło dwóch mężczyzn w wieku 40-47 lat. Jednak sporządzone portrety pamięciowe przedstawiają o wiele młodsze osoby. Kierowca był przesłuchiwany ponownie we wrześniu 2020 roku. Wtedy zeznał, że do autobusu wsiadło dwóch mężczyzn, być może studentów, w wieku 20-25 lat. Potem wysiedli, skręcili w Polanki i pobiegli. Wówczas, w 1995 roku, policja miała zawieźć pana Andrzeja do szpitala na Zaspie, gdzie rozpoznał jedną z osób. Tego zapisu nie było we wcześniejszych aktach. Mężczyzna, którego rozpoznał kierowca, miał krzyczeć: ja jej nic nie zrobiłem.
Lekarze mieli potem powiadomić policję o podejrzanych obrażeniach pacjenta, a według Dariusza Relugi funkcjonariusze wiedzieli, czyim jest synem. W trakcie sporządzenia portretu pamięciowego wszedł policjant, mówi, mamy go. Zawieźli go na zaspę. Dwóch policjantów pod winem, on w mundurze tego kierowcy. I ten rozpoznany, niepytany, zaczął wykrzywać, ja jej nic nie zrobiłem. Niepytany. Farował lekarz, wyprosił policjantów po cywilnemu i pana Andrzeja. Jak do szpitala trafi ktoś z podejrzanymi obrażeniami, to szpital ma obowiązek powiadomić policję. Więc szpital zadzwonił, nie policjanci byli tacy oparty, szpital zadzwonił, podał mi nazwisko, że się zjawił z podejrzanymi obrażeniami. Oni już dostali ten telefon, wiedzieli, czyim jest synem. Już wiedzieli, czyim jest synem. I od tego 9 sierpnia 95 sprawa jest zwijana. Opowiada ojciec 19-letniej Darii, Dariusz Reluga. Po pogrzebie Darii mieszkańcy chcieli zawiesić pamiątkowy krzyż w miejscu zbrodni. Ojciec nie znał wtedy dokładnej lokalizacji. Gdy poprosił policję, odmówiono mu podania dokładnych wskazówek, ponieważ założono monitoring. Po ponad roku okazało się, że kamer w ogóle nie było. Kilka tygodni po śmierci córki wraz z jedną z sąsiadek znalazł miejsce, gdzie zmarło jego dziecko. Kobieta chodziła na spacery z psem i zaprowadziła ojca w miejsce, gdzie niedawno płonęło poszycie. 19-latka kilka dni przed śmiercią zgłaszała strażakom, że w lesie wybuchł ogień i pokazywała im dokładną lokalizację. Patrzę na tę spaliznę, no wszystko tak na świeżo, czarne. Obracam się, a na drzewie wisi krzyż z tabliczką, że 4 sierpnia zginęła tu Daria Relugo śmiercią męczeńską. Śmiercią męczeńską. To mnie zabolało, więc pojechałem od razu do Sobot i też Jarkowi Kościańskiemu mówi, taka i taka sprawa, że mieliście monitoring i nic nie widzieliście, a tam krzyż wisi z tabliczką, ta tabliczka musi zniknąć, macie 2 dni, prawda? Po 2 dniach, czy wszystko zrobili? Tak, wszystko zrobili, pojechałem, ale tabliczki nie zdjęli. Ale myślałem, że zbadali ją. Się okazało, gówno prawda. Piekli się ojciec zmarłej Darii. Dariusz Reluga zabrał tabliczkę do domu. W 1999 roku przekazał ją policjantowi. Ten dowód również miał zaginąć. Funkcjonariusz w końcu oddał ją w 2010 roku i wtedy ją zbadano. W maju ubiegłego roku odezwał się pewien mężczyzna, który twierdził, że zawiesił tabliczkę. Dariusz Reluga chciał, aby sprawdzono informatora i jego synów. Według jego relacji nie zrobiono tego. Miał też zastrzeżenia co do procedury zwrotu ubrań córki przez policję. Po jakimś czasie chciał mi ubrania Darii oddać. Niezgodnie z procedurami. To było ubranie zamordowanej osoby, powinno być w magazynie dowodów rzeczowych. Ja mówię, panie Jarku, ja tego nie chcę. No, akt wpisał, że mi oddał. Dzisiaj wiem, że nie powinien w ogóle próbować mi oddać. Więc to była następna próba, żeby zawinąć coś, prawda? Bo na tym ubraniu mogłoby się po jakimś czasie jeszcze coś znaleźć, prawda? Dziś po niepokojącej tabliczce nie ma śladu. Na drzewie wisi skromny krzyż. W okresie letnim pod drzewem rośnie trawa. Zadbano o to, aby paliły się znicze. Z czasem dodano inną, małą, skromną tabliczkę z napisem. Daria Reluga urodziła się 28 lipca 1976. Opuściła wbrew swojej woli rodziców i rodzeństwo przyrodnie. 4 sierpnia 1995. Prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, tłumaczy. Ta sprawa, ona była umorzona przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku i po jej prawomocnym umorzeniu ona została objęta zainteresowaniem tak zwanego archiwum X. Prokurator Adamska-Okońska dodaje. No, wykonywane są czynności, więc sprawdzane i weryfikowane są informacje, które napływają tutaj do organów ścigania zarówno od różnych osób, jak i z urzędu pani prokurator i funkcjonariusze policji wykonują pewne czynności. Są to zarówno czynności analityczne, bo cały czas w oparciu o te nowe informacje analizowany jest już posiadany materiał dowodowy. Przesłuchiwani są również świadkowie celem ustalenia zakresu ich wiedzy i jakby wagi tych informacji dla ewentualnego podjęcia tego postępowania. Wiem również, że zasięgane były też opinie z zakresu DNA. Na miejscu zbrodni
Znaleziono też rzecz przypominającą bransoletkę lub wisiorek. W aktach wpisano, że to własność Darii, jednak rodzice zaprzeczyli, jakoby córka nosiła biżuterię i to właśnie taką. Dariusz Reluga po pewnym czasie wpadł na kolejny trop. W maju 2021 roku, po rozmowie z przyjaciółką Darii, dowiedział się, że 2-3 tygodnie przed tragedią inna, bardzo bliska przyjaciółka, Anna, miała wyznać jego córce miłość. Daria miała ją odtrącić i zerwać kontakty. Zdaniem ojca zmarłej 19-latki, Anna miała chcieć zemścić się na przyjaciółce i nasłać na nią kogoś, kto by ją zgwałcił. W ten sposób miałaby za cel pokazać, jak źli są mężczyźni. Anna została przesłuchana i prokurator wykluczył, aby miała jakiś związek ze sprawą. Były jedynie przyjaciółkami, a Daria pomagała Annie w nauce. Kobieta oskarżona przez ojca przyjaźni się z jego byłą żoną i niejednokrotnie słyszała, że próbuje się wyłgać od winy czy też podstępem zawłaszczyć majątek. Anna Strzałkowska dementuje plotki, które Dariusz Reluga rozpowszechnia w mediach na jej temat. Owszem, również chce, aby prawda na temat śmierci Darii wyszła na jaw. Jednak przez śledztwo ojca zmarłej 19-latki i jego przyjaciela Stanisława, samozwańczego detektywa, nie prowadzi dziś zwykłego, spokojnego życia. Co po nią łączyło z Darią? Chciałabym sprostować te doniesienia medialne i hipotezy pana Dariusza. Tak. Dziękuję za to pytanie. Łączyła mnie przyjaźń w okresie liceum. Daria w pierwszej, drugiej klasie szkoły średniej, kiedy ja miałam zawirowanie takie życiowe, bardzo mi pomogła. Pomogła mi przede wszystkim w lekcjach, w nauce. Pamiętam, jak godzinami siedziałyśmy i przygotowywałyśmy się do zajęć czy egzaminów. Lubię myśleć teraz, że to dzięki niej jestem teraz nauczycielką akademicką i dużo jej zawdzięczam. Tak, to była przyjaźń. A jakie miała pani relacje z Dariuszem? Bo właśnie w pewnym momencie zaczęło się tam psuć. Tak. Ja bym powiedziała tak, że do maja zeszłego roku były one poprawne. Poznałam pana Darka już po śmierci Darii. Pan Darek nie uczestniczył w naszym życiu w okresie liceum. Od tego czasu, od czasu śmierci Darii, spotykaliśmy się przy okazji rocznic śmierci. Czasami kontaktowaliśmy się, gdy była potrzebna moja wypowiedź do jakiejś pracy czy do radia. Tych artykułów było na przestrzeni tych wszystkich lat trochę. Dzisiaj te relacje kompletnie się zmieniły. Pan Dariusz w różny sposób, też medialnie na Facebooku, zniesławia mnie, znieważa, zastrasza, grozi, no a nawet molestuje seksualnie moją partnerkę Martę. I to jest dla mnie takie też, no, takie trudne. Wysyła do niej teraz, to są ostatnie SMS-y, takie wiadomości zapraszające do seksu, mówiące o tym, że zmieni orientację psychoseksualną, że ja się nie dowiem. Chcę jasno powiedzieć, że ja nie mam zgody na takie zachowania, natomiast toczy się postępowanie karne w tej sprawie. A jak odbiera pani właśnie te słowa Dariusza, które dotyczą obwiniania o śmierć Darii i wkupiania się w łaski byłej żony? Na jakiej podstawie mógł wysnuć no, takie twierdzenia? Odbieram te słowa wprost jako wymierzone we mnie, które mają mnie poniżyć, zniesławić, znieważyć albo też zastraszyć nie tylko mnie, ale całą moją rodzinę. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie prokuratura to wyjaśni. Nigdy wcześniej, ani teraz,
ani prokuratura, ani policja nie miała nigdy podejrzeń wobec mnie. Najlepszym dowodem jest to, że po ostatnim złożeniu mojego zawiadomienia, wyjaśnień, zostało wszczęte to postępowanie o nękaniu mnie. No, skutki tych zachowań pana Dariusza odbieram nie tylko ja, jako osoba, wobec której pan Dariusz kieruje te wszystkie treści i mówi wprost, że to ja stoję za tym morderstwem, co oczywiście jest dla mnie, czy dla mamy Darii, ogromnym też bólem w takim ludzkim wymiarze. Ale chcę powiedzieć jasno, że tutaj ofiarą jest cała moja rodzina, także mój mały syn, który po prostu nie rozumie tej sytuacji. To są sytuacje, może powiem, naklejania zdjęć przed moim domem, zdjęć mojej przyjaciółki Darii. To są sytuacje przywożenia jakichś osób pod mój dom i straszenia mnie, że właśnie pan Dariusz przywiózł takich ludzi czy takich pomocników, jakich ja miałam wtedy, co odbieram jednoznacznie jako groźbę. To jest publiczne obwinianie mnie w mediach, to jest pisanie na Facebooku jakichś wyssanych z palca teorii czy oskarżeń. Muszę to przyznać, że to wywróciło nasz dom, nasze życie rodzinne do góry nogami. Ja dzisiaj rzeczywiście po tym wszystkim, czego doświadczam od maja zeszłego roku, zaczęło się programem Alarm w Telewizji Polskiej. Doświadczam takiego zmasowanego nękania i szkoda, że to trwa tak długo, ale chcę powiedzieć jasno, że ja sama boję się raz o swoje życie, ale też o życie Marty czy mojego syna Mateusza. Dlaczego? No dlatego, że jeśli jest tak, że ktoś uwierzył, że to ja stoję za tym morderstwem, to można sobie wyobrazić, jaki będzie odwet, tym bardziej, że pan Dariusz w mediach wprost mówi, że nie jest normalnym człowiekiem, że jest osobą agresywną, że czasami nie panuje nad sobą, że zostało mu niewiele czasu i że jest kompletnie rozczarowany pracą organów ścigania. Czego jeszcze więcej chcieć, żeby mieć świadomość tego, no, że grozi nam największe niebezpieczeństwo. No i w takiej sytuacji jestem ja, ale też moja rodzina. Czyli od maja zeszłego roku może się pani czuć jak taki kozioł ofiarny, krótko mówiąc, na którego spadają wszelkie gromy, tak, od ojca. Absolutnie tak. I to jest pytanie, czy w przestrzeni publicznej możemy formułować tak ciężkie, najcięższe oskarżenia, co oczywiście podłapuje Telewizja Polska, która dla tylko i wyłącznie nagrania brukowego materiału przygotowuje program, w którym formułuje takie insynuacje wyssane z palca, które mają być jakimś potwierdzeniem mojego udziału w tej strasznej zbrodni. Nie licząc się z tym, jakie konsekwencje ja i moja rodzina możemy ponieść w wyniku takiej nagonki, która jest nagonką, która jest wymierzona w osoby LGBT w Polsce, co dzieje się już na przestrzeni ostatnich lat w Telewizji Polskiej. No i to jest dla mnie zatrważające. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, że Telewizja Polska nie będzie nękała, poniżała osób bliskich ofiar brutalnych przestępstw w Polsce. Tylko dlatego, żeby nagrać
jakiś brukowy materiał do programu Alarm. Ale czy można było dalej na przykład przed czymś uchronić? To bardzo trudne pytanie. Chciałabym mieć moc przewidywania przyszłości. Gdybym mogła przewidzieć taką sytuację, tą zbrodnię, pewnie nie wyjechałabym tego dnia poza Gdańsk. Ja byłam od jakiegoś czasu poza Gdańskiem. Pewnie mogłabym ostrzec Darię, pewnie bym pobiegła z nią. Pewnie. I tutaj no nie kończy się to mówienie pewnie. Natomiast nie mam mocy przewidywania i nie mogłam mieć świadomości, że coś tak strasznego się wydarzy. Mogę tylko powiedzieć, że od tego czasu też jako kobieta w Polsce bardzo uważam na swoje bezpieczeństwo i zawsze moim studentkom, moim najbliższym kobietom mówię i przestrzegam, no żeby uważały na siebie. Sama mam trudność nawet z wejściem do lasu, więc no, takie doświadczenia życiowe też nas zmieniają na całe życie. Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Klaudii Bochenek i Mateusza Kapery. To jest trzecia część podcastu Materiał dowodowy. Czas na dyskusję z ekspertem. Postaramy się dowiedzieć, jaki motyw mógł kierować sprawcą, czy też dlaczego pozostawił po sobie ślady na miejscu zbrodni. Do rozmowy zaprosiliśmy profesora Brunona Hołysta, prawnika, profesora nauk prawnych, specjalistę w zakresie m.in. kryminalistyki i kryminologii. Z panem profesorem łączymy się telefonicznie. Dzień dobry, dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór państwu. Witam. Panie profesorze, ciało zgwałconej 19-letniej Darii Relugi znaleziono w lesie, w trudno dostępnym miejscu. Nie było na nim widocznych obrażeń. Nastolatka, jak wiemy, była silna, wysportowana, a same zwłoki przykryto paprociami. Co można powiedzieć o sprawcy na podstawie tego, co właśnie wiemy, co pan przekazałem? Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że sprawcy dążą do wyboru najbardziej dyskretnego miejsca dokonania zabójstwa. Pomijam oczywiście zabójstwa w stosunkach rodzinnych, ale jeżeli ofiara jest nieznana dla sprawcy, nie jest członkiem rodziny, to zwykle pod osłoną nocy, w ciemności i w miejscu odległym od miejsca zamieszkania często znajdujemy zwłoki. Oczywiście sam fakt przykrycia miał utrudnić poszukiwanie zwłok, ale to jest, nie jest to najlepsza metoda, bo w końcu jeżeli poszukuje się zwłok, to z użyciem psa, z użyciem dużej grupy ludzi, którzy bardzo systematycznie przeczesują daną okolicę. A to, że on zakrył ciało roślinnością, paprociami, czy to oznacza, że on, nie wiem, wstydził się tego, co zrobił, bał się tego, co zrobił? Nie, o wstydzie nie ma mowy. On chciał tylko opóźnić znalezienie zwłok. Chciał po prostu, poprzez przykrycie paprocią, chciał jakby upodobnić miejsce ukrycia zwłok do miejsca, w którym rośnie dana roślinność w lesie. To z tego nie należy wyciągać żadnych wniosków innych. Klaudia, jesteś autorką reportażu. Co najbardziej zdziwiło cię podczas pracy nad tą sprawą? Na przykład w działaniach śledczych, prokuratury, czy coś takiego było? Zdziwiło mnie nieco przede wszystkim zaginięcie akt. Przede wszystkim również to zachowanie sprawcy, ponieważ przy ciele znaleziono nóż, znaleziono chusteczkę ze śladami krwi i spermy. I to jest też dość ciekawe. I chciałam się zapytać pana profesora, co może być powodem tego, że sprawca nie uprzątnął tych śladów? No, mając właśnie DNA, tak. No to mają go jak na dłoni. I dla mnie też to się wydało dziwne, że tak. To nie wziął ze sobą. Ja tego rodzaju, że sprawca z natury rzeczy dąży do śladów. Ale niestety zdarzają się nawet takie przypadki, że sprawca pozostawia dowód osobisty na miejscu, na przykład włamania. Także to wynika bądź z pośpiechu,
bądź z niezbyt dobrych oględzin, które sprawca czyni po dokonaniu zbrodni. Czyli krótko mówiąc, w pośpiechu on chce jak najszybciej opuścić miejsce zbrodni, żeby nie był przez nikogo widziany. Panie profesorze, mimo dostępnego na miejscu noża na ciele nastolatki nie było ran kłutych. Co powstrzymuje przestępców przed zadaniem tego ciosu ofiarze? Wydaje mi się, że to jest pytanie do lekarza medycyny sądowej, ale być może, że on chciał pozostawić fałszywy trop. To znaczy, że ona mogła zostać na przykład uduszona, a zostawił nóż, żeby śledztwo jakby było skoncentrowane, jak my mówimy w kryminalistyce, na modus operandi stelleris, czyli na działaniu sprawcy. Mhm. Czyli to jest jakby taki fałszywy trop dotyczący przyczyny zejścia śmiertelnego. A czy widzi pan profesor taką możliwość, że on się przestraszył, wycofał się, że on chciał ją zamordować? No, tak jest możliwe, że usłyszał czyjeś kroki, usłyszał głos i na przykład pozostawił te ślady, które były później widoczne przy oględzinach miejsca znalezienia zwłok. Z materiału Klaudii wiemy też, że po 13 godzinach pojawił się przewodnik z psem, który miał szukać ciała dziewczyny. Czy to możliwe, że zwierzę nie dało rady podjąć tropu po takim czasie? No więc to wszystko zależy, jaka była pogoda. I to jest 13 godzin, to jest jednak dość długo. Było wtedy upalne lato. Bardzo upalne. Upalne lato, no właśnie. Więc być może, że jakieś, no może słońce, promienie słoneczne spowodowały zanik śladów, które byłyby śladami dla pracy wełchowej psa. Ewentualnie ktoś przechodził obok, ślady się nałożyły, a nie zauważył zwłok. Czyli mieszanina śladów mogła też zmylić psa tropiącego. A być może jeszcze, że sprawca użył nafty czy benzyny, które naprawdę mogły uniemożliwić pracę wychową psa. Tego nie wiemy. Pod tym kątem chyba oględziny nie były uwzględnione. Mogła być taka sytuacja, że dla zmylenia pracy wychowej psa sprawca użył jakichś środków w postaci nafty, benzyny. To niewątpliwie wtedy jest utrudniona praca wychowa psa. Poza tym trzeba uwzględnić, że w chwili znalezienia zwłok była pogoda słoneczna, ale wcześniej, jak sprawca dokonał zbrodni, była inna pogoda. Na przykład padał deszcz. Ona wyszła właśnie o 7 rano, był ciepły dzień i ta pogoda raczej się nie zmieniała, także tak było. Zmieniała się, no to wobec tego wycofuję się z tej uwagi. Ojciec Dali mówił, że z psem i z ludźmi przechodzili właśnie około 10 metrów od znalezienia miejsca ciała. Także no, pies nie wyczuł, oni nie zauważyli. A no właśnie. Czyli krótko mówiąc, zwłoki były dobrze przykryte. Być może tak. I mieliśmy zjawisko, jakby to, co leżało na zwłokach, czyli zwłoki były przykryte, to zlewało się z tłem roślinności w lesie. A w lesie rosły paprocie tam. Tak, no bo on je ściął nożem, prawdopodobnie zostawiony. No właśnie, to już mamy odpowiedź. Trudno było znaleźć wobec tego zwłoki i ktoś przechodził i nie zauważył. Chciałabym obalić opinię, ponieważ dużo w różnych książkach właśnie o kryminalistyce, kryminologii, czy w filmach nawet, jest taki motyw się powtarza, że kiedy bliska osoba zabija drugą osobę, to jest często motyw zakrywania twarzy, typu, nie wiem, szmatą, kurtką, roślinnością. No tak, na przykład boi się tego wzroku już mętnego, lub robi to z szacunku, lub po prostu jest przerażony tym, co zrobił. I właśnie też się zastanawialiśmy, czy tutaj mogło być podobnie, że to zrobiła bliska osoba i skrzętnie mogła ukryć to ciało. Czy to mogło być, nie wiem, zaplanowane? Czy... Nie, w szacunku to nie. Chodzi po prostu o to, żeby te oczy już nie patrzyły na zabójcę. Ale w ogóle jest, kiedyś była taka teoria
w oczach odbija się jakby twarz sprawcy zabójstwa. To jest właśnie pozostałość tej teorii, prawda? W tym jest coś racjonalnego. Należało zbadać wzrok ofiary, żeby dojść do sprawcy. No ale to są, ja bym powiedział, takie głupoty kryminalistyczne. Zamieszłych czasów. Tak. Natomiast na to chciałem zwrócić uwagę. Mianowicie na to, że sprawca bardzo często wraca na miejsce zbrodni, że sprawca bierze udział w pogrzebie ofiary i że sprawca często poprzez swoje zeznania prowadza jakby fałszywe ślady, fałszywy trop dla śledztwa. Ja sam miałem taką sytuację, że udzieliłem wywiadu w gazecie Fakt odnośnie sprawcy zabójstwa trzech chłopców z Płocka. Policja go nie mogła ustalić przez 10 dni. Udzieliłem wywiadu, a on przyszedł na pogrzeb ofiar. No i został ujęty przez... Następnego dnia był pogrzeb i został ujęty przez policję. Tutaj chyba nie mamy takiego wątku. Nie, tutaj nie ma. Oczywiście, tak. To jest już zupełnie inna sytuacja. Klaudia rozmawiała z ojcem Darii, z panem Dariuszem. To teraz pytanie do ciebie, Klaudio. Jakie na tobie wrażenie wywarł pan Dariusz Reluga, który no, już od ponad 27 lat szuka odpowiedzi na te pytania o śmierć swojej córki? No, pan Dariusz był bardzo rozemocjonowany, chętnie opowiadał, wdawał się w szczegóły, ponieważ miał nadzieję, że każdy szczegół da jakąś nadzieję, że ktoś go usłyszy. Komuś może coś się przypomni i postara się wskazać sprawcę. No, poza tym też sprzedał działkę, stąd ta nagroda 100 tysięcy złotych. Raczej też nie wraca myślami do bolesnych materiałów, na przykład trudno mu było mówić o wynikach sekcji zwłok. No ale, no, tak jak mówię, no, cały czas działa przez te 27 lat. Śmierć dziecka jest najbardziej tragicznym momentem w życiu każdego rodzica. Nie należy się dziwić i właściwie jak jest takie przysłowie polskie, że czas leczy rany, to jednak w tym przypadku nie leczy ran. Nawet nie zabliźnia tych ran. Jest to tak żywe wspomnienia dotyczące lat młodości, lat, jeżeli to chodzi o osoby starsze, że trudno jest z pamięci wyeliminować fragmenty dotyczące życia dziecka. Także na każdym etapie, nawet po zapadnięciu wyroku skazującego na sprawcę, u członków rodziny pozostaje żal, trauma praktycznie na całe życie, a zdarzają się nawet przypadki, że matka czy ojciec popełniają samobójstwo po śmierci dziecka. To ja może teraz chciałbym się odnieść właśnie do tego, co też pan profesor powiedział, że ta trauma po stracie dziecka wpływa na zachowania rodziców. No i chyba też, Klaudio, tutaj mamy też taki chyba tego przykład, bo pan Dariusz Reluga oskarża o to, że coś wspólnego ze śmiercią Darii ma pani Strzałkowska, tak? Może opowiedz coś więcej o tym, jak wyglądała rozmowa z panią Strzałkowską. No tak, no tutaj pan Dariusz no tak naprawdę szuka, łapie się każdej hipotezy, stara się ją przeanalizować razem ze swoim kolegą Stanisławem, który mu pomaga. No i właśnie w zeszłym roku była taka sytuacja, że ktoś podsunął panu Dariuszowi w jakiejś rozmowie, wyszło z koleżanką, że być może to pani Anna stoi za jakby namówieniem kogoś, żeby zrobił Darii coś złego, ponieważ rzekomo miała wyznać jej miłość. No tutaj już pani Anna zdementowała te plotki, że to była zwykła przyjaźń, koleżeństwo. Teraz na panią Annę, że tak powiem, padają gromy, no i trochę też cierpi, no stała się takim kozłem ofiarnym. Wcześniej bardzo mocno przesłuchiwano na przykład chłopaka Darii, wtedy obecnego i byłego uczniów ze szkoły, no także łapano się tak naprawdę każdej osoby. Ale ja chciałem się zwrócić uwagę, że bardzo często członkowie rodziny prowadzą tak zwane prywatne śledztwo. I to prywatne śledztwo niejednokrotnie dostarcza wielu cennych informacji dla policji. I powiedział, że ten upór rodziców, żeby ustalić sprawcę zabójstwa, jest tak intensywny, że w końcu policja podejmuje pewne działania, które okazują się być pozytywne w procesie ustalenia
sprawcy zabójstwa. Właśnie, mówi pan profesor o tym, że często rodzina podejmuje skuteczne śledztwa. A czy nie uważa pan profesor, że w tej sprawie, kiedy po 27 latach dalej nie wiemy, kto doprowadził do śmierci Darii Relugi, widzi pan jakieś błędy w działaniach śledczych, policji, panie, prokuratury? Wie pan, panie redaktorze, no, nie znam, jak było prowadzone śledztwo, jak przebiegały oględziny, kto był przesłuchiwany. Bo jest taka teza w kryminalistyce, że zawsze trzeba szukać sprawcę blisko ofiary. Teraz nie wiadomo, w jakiej relacji była ofiara do domniemanego sprawcy. Tutaj obowiązuje taka rzymska zasada cui bono, czyli kto odniósł korzyść z danego przestępstwa. Komu zależało na tym, żeby pozbawić daną osoby życia. Ale wiemy na przykład o takich faktach jak ten, że prokuratura, jeżeli się mylę, to mnie popraw, Klaudia, że prokuratura zgubiła akta, one zaginęły, nie ma ich do dzisiaj. Co pan sądzi o czymś takim? To jest skandal, no, żeby akta zginęły, prawda? To jest. W sprawie porwania Olewnika też zginęły akta. To taka znana sprawa z Płocka. Dokładnie. No to jest w ogóle już karygodne, to już nawet nie ma co na ten temat szerzej mówić. Właśnie być może, że w tych aktach, które zaginęły, były jakieś istotne tak zwane, jak Niemcy mówią, Anhaltspunkte, czyli punkty zaczepienia do uzyskania pozycji do wyniku śledztwa. A myśli pan, panie profesorze, że te dzisiejsze możliwości, jakie daje nam postęp technik badawczych, przybliży nas do złapania sprawcy tego morderstwa? Ja tak myślę, że wykrycie sprawcy po tylu latach jest bardzo utrudnione, ale może dzięki przypadkowi zostać ustalone, bo nie wiem, zachował się materiał DNA, tak? Tak, krew na chusteczce i sperma oraz włos, który zdaniem pana Dariusza nie nadaje się w ogóle do analizy. Jak się nie nadaje, no to... No właśnie, to też po raz kolejny pokazuje... Chyba, że ktoś... Wiecie państwo, jest jeszcze taka historia, że ktoś może zgłosić się do policji i powiedzieć, że za sprawcę. Bo są też takie przypadki, nawet po 25 latach. Ja znam takie dwa przypadki. Czyli... sprawca może być ustalony dzięki przypadkowemu zbiegu okoliczności. No tak, bo chyba... Bo jeżeli nie mamy żadnego materiału do badań, oczywiście postęp w zakresie biologii sądowej jest bardzo duży, no, DNA działa cuda, to jest taka właśnie porównywalne do odbitek linii papilarnych palców rąk, jest indywidualne i nadaje się do identyfikacji sprawców. A jeżeli, jak pani Klaudia powiedziała, że ten pozostawiony materiał genetyczny nie nadaje się do badań, no to gdyby były przeprowadzone badania DNA, oczywiście w początkowej fazie, bo to przecież ten materiał znaleziono przy zwłokach, prawda? No to wtedy była szansa ustalenia sprawcy. Ale teraz tylko po tylu latach... W 95 roku chyba jeszcze... Nie były dostępne w Polsce badania DNA. Nie mam pojęcia, znaczy to chodziło o badanie włosa, że ten włos zdaniem pana Dariusza był jakoś źle przechowywany i jakiś analityk właśnie sądowy powiedział, że to się nie nadaje do badania i chyba tego włosa nawet nie przebadali. Oj, panie redaktorze, no, nie pamiętam dokładnie, ale pierwszy ten przypadek był w Anglii, później w Niemczech. Ale chyba już w 95 roku. Wiem, bo w pierwszym odcinku naszego podcastu poruszaliśmy sprawę zamordowania i oskurowania krakowskiej studentki, sprawa skóry. I to się stało w 99 roku i to było chyba jedno z pierwszych badań DNA przeprowadzonych w Polsce. Więc... Chyba jeszcze wcześniej, no nie wiem. No może jeszcze wcześniej. Pan poruszył bardzo ciekawą sprawę, bo ja udzieliłem wywiadu w prokuraturze i powiedziałem, że należy szukać sprawcy, który albo jest rzeźnikiem, albo pracował w jakimś zakładzie anatomii, bo dość fachowo oderwał skórę. Także wyszło na moje. No. Tak, przedstawialiśmy te sprawy w pierwszym odcinku, więc dla tych, którzy jeszcze nie odsłuchali pierwszego odcinka naszego podcastu, to przypominamy, że jest taka możliwość wciąż. Ja jeszcze się wtrącę. Czyli jaki mógłby być motyw sprawcy? Czysto seksualny? No ponieważ Daria była silna. Nie była z nikim skonfliktowana. Biegała po lesie, gdzie teraz jest to las bardzo uczęszczany w Gdańsku przy Oliwie. Ja wiem, ale stwierdzono, że ona była zgwałcona.
Tak, była zgwałcona. Na ciele nie miała żadnych obrażeń typu rankuty. Próbowała się bronić. Mógł być motyw seksualny, ale zwykle jeszcze. Ale są takie sytuacje, że no tutaj mamy, tu były dowody zgwałcenia, ale czasem jest upozorowane zabójstwo z motywu seksualnego, a okazuje się, że nie było tego motywu. Ja też kiedyś w telewizji, w TVN24 zostałem zaproszony do oceny śledztwa prowadzonego w sprawie porwania i zabójstwa dziewczynki przez studenta psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. I tam przyjmowano, ponieważ on zadał 10 ciosów nożem i przyjmowano motyw seksualny bez bliższego zbadania sprawy. Ja powiedziałem tak, że motyw seksualny w tym przypadku absolutnie nie można mówić o motywie seksualnym, ponieważ zabójca seksualny nie zadaje 10 ciosów nożem. Zadaje jeden czy dwa dusi. I to się okazało, że ta matka, w której kochał się ten student, nawet była jego jakąś tam krewną, rozwiodła się, on się w niej zakochał, ale córka 12-letnia była przeciwko temu małżeństwu, temu mariażowi, no i on postanowił się zemścić i porwał tę córkę, a upozorował zgwałcenie i zatrzymano 10 mężczyzn z dwóch wsi. Ale dopiero po pewnym czasie, ja to myślę także, że pod wpływem mojej oceny zmieniono kwalifikację motywów i przyjęto, że jednak to nie był motyw seksualny, tylko zabójstwo z nienawiści. Być może w kolejnych odcinkach zajmiemy się tą sprawą, o której mówił teraz pan profesor. To jest bardzo ciekawa sprawa, naprawdę. Proszę się zająć. Dobrze. To jest wyjątkowo ciekawa sprawa. Postaramy się tym zająć. Mamy też nadzieję, że w końcu sprawa śmierci Darii Relugi znajdzie swój finał na sali sądowej, a nie gdzieś zakopana w archiwach prokuratury. Dziękujemy bardzo za udział w dyskusji panu profesorowi Brunonowi Hołystowi. Dziękuję bardzo również państwu. A w studiu była ze mną współautorka podcastu i autorka reportażu Klaudia Bochenek. Dziękuję ci, Klaudia, za udział w dyskusji. Dziękuję również i do usłyszenia. A ja nazywam się Mateusz Kapera. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka i słyszymy się w kolejnych odcinkach podcastu. Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na player.radioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.